To jest tego w tym momencie. Okej. Telewizja publiczna i uczelnia publiczna mają misję kreowania pewnych wartości wyższej użyteczności. W tym kontekście liczymy na to, że przy współpracy z telewizją będziemy poprawiać wizerunek Politechniki Opolskiej. Ja przypomnę, że nie jesteśmy instytucją nastawioną na jakieś ewentualne profity, dlatego wszystko, co robimy, robimy tylko w poczuciu misji wyższej użyteczności. Jest to także szczególnie ważne w kontekście trudności, które trafiają w tej chwili, które dotykają rynek medialny. Tak jak powiedział pan dyrektor, chcielibyśmy pomóc, podzielić się naszym doświadczeniem w kontekście wspólnych projektów właśnie po to, aby telewizja była silniejsza, a przy okazji Politechnika silniejsza. Ja przypomnę tylko, że w ostatnim czasie media, w szczególności papierowe, przeżywają bardzo poważny kryzys. Gazeta Wyborcza zwolniła w ostatnim czasie kilka osób. Podobnie dzieje się z naszymi przyjaciółmi z Nowej Trybuny Opolskiej. To wszystko istotnie przekłada się na pewien kryzys i żeby przeciwdziałać tym tendencjom, stąd to dzisiejsze spotkanie. To wypada na pewno pogratulować tej współpracy. Trzeba powiedzieć, że na dzisiejszym trudnym rynku pracy, w obliczu właśnie rosnącego bezrobocia, bardzo istotna jest rola mediów i rola tego, aby nasi absolwenci, nasi inżynierowie potrafili dobrze sprzedawać, dobrze pokazywać swoje produkty, ale także swoje umiejętności i swoje kompetencje. Liczę na to, że wspólnie z Politechniką Opolską będziemy mogli przystępować do różnego rodzaju projektów, gdzie wymagany jest partner naukowy, który ma określoną bazę naukową, ma osiągnięcia i ma możliwości, z których na pewno skorzystamy z dużą korzyścią zarówno dla nas jako dla telewizji, jak dla Politechniki Opolskiej i dla całego regionu. Z drugiej strony liczymy również na pomoc Politechniki Opolskiej w doborze kadr, jeżeli chodzi o nasz ośrodek, zarówno z punktu widzenia przyszłych potencjalnych dziennikarzy, jak i osób, które by mogły w jakiś sposób poszerzyć swoją wiedzę lub też nawet przyczynić się ze swoimi pomysłami do rozwoju technik audiowizualnych, mediów elektronicznych.